Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek. Mamy 6 dzień listopada. Z tej strony Michał Fibonacci Team School. Vickers Ripple notowane w amerykańskim dolarze tradycyjnie. I tak jak tutaj w większości głównych kryptowalut, mamy fajne odreagowanie wycen, bo ten poziom tutaj okolice 53 centy mocno jest tutaj wybijany, testowany, został tutaj na tej H4 długi górny cień, jednak licząc na kontynuację wyznaczamy sobie schemat harmoniczny, który dopuszcza wzrost cen w najbliższych dniach nawet do 70 centów za jednego Ripple. Ten schemat tutaj opiera się na oczywiście na tej fali XA, punkt B na wysokości 38,2, współczynnik to jest 53-54 centy. Punkt C tutaj było za zadanie utrzymanie tej strefy 44 centy, kilkakrotnie testowany poziom ZZB został utrzymany i teraz wyznaczenie nowych lokalnych szczytów i punkt D na wysokości 786, układ harmoniczny nietoperza, to jest ten taki schemat średnioterminowy na Ripple, jaki być może uda się rozegrać, jeżeli ten scenariusz będzie tutaj dalej realizowany, być może pośrednio też jakieś korekty 1:1, jeżeli były jakieś ruchy też spadkowe, tutaj takie swingowe w dół, będziemy próbować takie scenariusze też przedstawiać po drodze.